Kochani, jeśli mnie nie znacie, to nazywam się Teresa Romanowska. Przyjechałam tutaj z Wałbrzycha i chcę wam powiedzieć coś na temat kościoła. W Wałbrzychu kościół ma już 8 lat. I to się wiąże troszeczkę z moją historią. Zostało mi pokazane, że kościół to rodzina. Kiedy założyłam swoją rodzinę, taką ziemską rodzinę, to ona się po 20 latach rozpadła. A moim marzeniem było rodzina. To było moje marzenie. I to był już czas, kiedy ja nawróciłam się i poznałam Boga. Kiedy ta rodzina mi się rozpadła, ale ja powiedziałam: Boże, ale ja chcę tylko Ciebie. Włożyłam całą swoją pracę i całe swoje serce w budowanie społeczności, która po 15 latach się rozpadła. Spotkałam Artura. Artur mnie akurat spotkał w takim momencie, kiedy właśnie to wszystko się rozlatywało. I w duchu poczułam, że to jest mój ojciec. I wtedy ja zadawałam Bogu pytania: Boże, to jaki to kościół? To o co w tym wszystkim chodzi? I dostawałam odpowiedzi, że kościół budujemy na apostołach i prorokach. I ja mówię: okej, apostoł, okej, zgadza się. Ale kościół, w którym nie ma ojcostwa, to nie jest prawdziwy kościół. Ja poczułam coś takiego, że pomimo, że Artur jest, wiecie, naprawdę, że tak powiem, można powiedzieć, trochę starszy od mojego syna, to ja takiego w nim poczułam ojca, że to nie miało w ogóle wątpliwości. Głębokie zaufanie tego, co on do mnie mówił. Głębokie zaufanie tego, że nawet jak pewnych rzeczy nie rozumiałam, to ja w duchu wiedziałam, że to jest ojciec, że ja mu wierzę i ufam. Ojcu się ufa, tak? Słuchajcie, ja nie wiem, w jakich ziemskich rodzinach byście się wychowali, ale jest taki model ziemskiej rodziny, tak? Gdzie jak dzieci są małe i tata coś powie, to się tego nie podważy. Bo tata powiedział. I rodzina to patria. Od słowa pater ojciec, a wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi, od niego bierze swoje imię, tak? Więc słuchajcie, jak ja to dostałam, to ja wiedziałam, że kościół musi być zbudowany jako rodzina. I w rodzinie nie ma czegoś takiego jak sprawiedliwość ludzka, tylko w rodzinie rządzi prawo miłości. Teraz, co to jest to prawo miłości? Ojciec kładzie życie za swoje dzieci. Ja położyłam swoje życie. Doszło do mnie takie słowo: zasadzeni w domu pańskim wydadzą owoc nawet w późnej starości. Ja mówię: ojcze, ludzie może nie są zasadzeni w domu pańskim, bo gdyby byli zasadzeni w domu pańskim, to byliby w dobrym kościele, byliby w rodzinie, gdzie jest ojcostwo i będą wydawać owoc nawet w późnej starości. Ja postanowiłam, tak? Bo masz wszystko według tego, jak postanowisz. Ja postanowiłam, że ja idę za tym, że 100% chyba swojego życia po to, żeby dzieci, które będą z tego kościoła wychodzić, wychodziły z moich ramion i szły dalej i więcej brały. Bo taki jest ojciec. Ojciec chce zawsze więcej dla swoich dzieci. Ojciec jest dumny, jak jego dzieci idą dalej.
Ja jestem dumna, jak ja widzę, jak ludzie w kościele wzrastają, jak się rozwijają. I ja wiem, że oni będą szli dalej więcej, że oni wezmą więcej niż ja. Ja jestem dumna. I wiecie co, ja teraz chcę wam powiedzieć, żebyście zajrzeli w głąb swojego serca, bo w rodzinie można być tylko sercem, zadeklarowanym sercem. Do kościoła się nie chodzi. Kościołem się jest i w kościele się żyje. Mówimy, że Kościół to ciało Chrystusa i w nim się poruszamy. Ale w kościele, czyli w rodzinie, jest też odpowiedzialność. To nie jest tylko, że my sobie biegamy i wołamy: daj mi, daj mi, daj mi, daj mi, daj mi. W rodzinie wiesz, jaka jest twoja rola. Jaka jest rola dzieci małych, jaka jest rola dzieci większych, jaka jest rola dzieci dorosłych. A w dużej rodzinie, kiedy jest dużo dzieci, to uczymy, żeby starsze dzieci pomagały młodszym. Jeśli jeszcze jesteś roszczeniowy, to zajrzyj w swoje serce. Jaka jest twoja rola w rodzinie? Czy ty jesteś w tej rodzinie? Bo może ty nie jeszcze nie jesteś w tej rodzinie. Ja przeszłam przez religię, przeszłam też przez kilka kościołów protestanckich, gdzie było bracie, siostro, chwała Panu, z Panem Bogiem. I mówię, kurczę, to jest takie sztuczne. Wszelkie nazewnictwa są sztuczne, bo przylgną do ciebie, kiedy będziesz prawdziwy, kiedy dasz serce, to do ciebie przylgną. A Jezus powiedział, ten jest moim bratem i siostrą. Co mówi do mnie bracie, siostro? Tylko ten, co jest słuchaczem i wykonawcą Bożego Słowa, tak? Mamy imiona, mówimy do siebie normalnie, tak? Zachowujemy się normalnie, ale swoim życiem pokazujemy, jak kochamy Jezusa, jak kochasz Jezusa. Tak, jak kochasz brata. To jest ciało, tak? Jak kochasz Jezusa? Jak ktoś cię uraża? Jak nie umiesz usłyszeć? Jak ciągle masz jakieś fochy? Jak kochasz Jezusa? Nie możesz kochać Boga, którego nie widzisz, jeśli nie kochasz brata, którego widzisz. Zajrzyjmy w swoje serca. Bo to jest Boże Słowo. A my chcemy unikać tego wszystkiego i my chcemy po prostu armii. Pójdziemy, zdobędziemy Polskę. Pójdziemy, przebudzenie. Wiecie, kiedy będzie armia? Kiedy będzie rodzina. Najpierw zaczynamy od rodziny. Jak będzie rodzina, to wtedy powstanie armia. Bo ty położysz życie za tą drugą osobę, która stoi koło ciebie. Najpierw rodzina, potem armia. Ja mam to pragnienie w swoim sercu. Kiedy powstawał Kościół, to najpierw dałam swój dom. Przewaliło się wszystko przez mój dom. Potem płakałam, mówię, Boże kochany, Tak nie do końca chciałabym, żeby tak moje mieszkanie wyglądało, tak? Żeby tak dzieci malowały mi tam, psuły coś tam i tak dalej, bo dzieci są wszędzie. Ale pamiętajcie, dzieci są wszędzie. Wszędzie są dzieci. I jak będzie przebudzenie, to zobaczycie, jakie będziecie mieć dzieci. Trzeba się nauczyć je wychowywać. Trzeba się nauczyć koło nich chodzić. Trzeba się nauczyć tej odpowiedzialności potem za te dzieci. Dzieci krzyczą, dzieci psują, dzieci przeszkadzają, tak? No tak jest w rodzinie. Śmieci trzeba wyrzucić. Tak jest w rodzinie, więc przełóżmy to na Kościół. Czy
ty ufasz ojcu, czy ty masz w ogóle ojca? Czy ty biegasz jeszcze gdzie indziej, bo może gdzieś tam cię nakarmią? Przecież ojciec wie najlepiej, jaki pokarm dać swoim dzieciom, tak? Jak on o nie dba, to on wie, co im zaszkodzi, a co ich zbuduje, tak? I co będzie zdrowe dla nich. A dzieci czasami, no niestety, robią po swojemu. To znaczy, że jeszcze nie jesteś w rodzinie. To znaczy, że jeszcze nie ufasz swojemu ojcu. Jak ty jeszcze gdzieś chcesz coś uszczknąć. Jak ci tata powiedział, nie ruszaj tego, bo to niedobre. Będzie cię brzuch bolał, tak? To nie ufasz ojcu jeszcze. Ja trzy dzieci wychowałam. Sebastian jest tutaj. Chwała Bogu. 9 lat się modliłam, żeby wrócił do Pana. Trwałam w wierze. Cierpliwość i wytrwałość. Nie wszystko od razu. Przychodzisz, chciałbyś wszystko od razu. Nie. Nie od razu. Wierność wyrośnie z ziemi, a sprawiedliwość wyjrzy z niebios. To słowo mnie mocno dotknęło. Mówię, Boże, czego ty oczekujesz? Wierności. Wierności czego? Słowu. Mamy być wierni Bożemu Słowu. Nie ma czegoś takiego, że ja sobie tak osobno i tak sobie zaglądam i tak sobie internetowo. Nie ma czegoś takiego. Kościół to rodzina i trzeba być zasadzonym w domu Pańskim. Znajdź swój kościół, znajdź swojego ojca i daj mu się dalej prowadzić. A zobaczysz owoce w swoim życiu. Amen. Amen.